Witam Was. Włączenie kół gospodyń wiejskich do aktywnej promocji szczepionek może na pierwszy rzut oka wydawać się aktem desperacji, szczególnie jeżeli dołożymy do tego podobną akcję. Konkurs dotyczący Ochotniczej Straży Pożarnej, gdzie będą wozami drabiniastymi ludzi wozić, ewentualnie w remizach będą jakieś punkty szczepień, ale to jest element szerszej akcji. Ja o tej akcji parę tygodni temu słyszałem w radiu pana Szechtera, a także czytałem na łamach Światowego Forum Ekonomicznego u wujaszka Klausa, więc myślę, że nie ma się z czego śmiać. Dzisiaj omówimy obydwie akcje i do tego kontekst, więc zapraszam. Zacznijmy od najważniejszego, czyli dlaczego koła gospodyń wiejskich, dlaczego te starsze panie nagle mają zostać autorytetami w dziedzinie szczepień. Otóż nie jest tajemnicą, że jeszcze do zeszłego roku wieś była naturalnym elektoratem PiSu. Potem wyskoczyli z piątką dla zwierząt i wszystko się posypało. Aparatczycy pisowscy wysokiego szczebla swojego czasu czuli się na wsi jak u siebie. Ja pamiętam słynne przemówienie, słynne zwierzenie się premiera Morawieckiego, który tylko właśnie na wsi, tylko wśród gospodyń wiejskich stwierdził, że socjalistyczna myśl jest głęboko zakorzeniona filozofii PiSu, jakoś tak. Również właśnie robotniczej myśli socjalistycznej, możemy sobie tak przecież szczerze powiedzieć, a więc ta myśl jest głęboko filozofii Prawa i Sprawiedliwości obecna. No bo co jest najważniejsze? Najważniejsze jest to, że to gospodyni wiejskie nie będą chodziły z lotkami, nie będą autorytetami w dziedzinie szczepień, ale one będą organizować mini festyny. Ja widziałem cennik, teraz bodajże 8 tysięcy za festyn, maksymalnie 3-3-dniowe festyny. I tam dopiero rozpocznie się promocja szczepień. Bo to wszystko trzeba będzie zgłosić, prawda? Żeby pieniążki dostać, trzeba będzie zgłosić. Przyjedzie pan doktor, może pojawi się nawet jakiś lokalny aparatczyk pisowski, co będzie doskonałym uzupełnieniem promocji Nowego Ładu, bo przecież my tutaj jesteśmy straszeni deltą, czwartą falą, a premier Morawiecki podróżuje po Polsce. Ja widzę na mediach społecznościowych pełno uśmiechniętych fotek, ludzie dookoła, no wiadomo, trzeba pokazać, prawda, że ludzie są uśmiechnięci dookoła, że popierają Polski Ład, no ale tam wirusa nie ma. Nie ma się już czego bać. Latem wirusy grypy i ten koronawirus też są słabsze, dużo słabsze. No i wiecie, jak to jest. Kiełbaska, salceson, grochóweczka, śpiewy, tańce, no i takie gajenie. A Kazimierz Zagórki to szczepienie wziął i zdrowy jest. A Halina przy kapliczce to w szpitalu wylądowała pod respiratorem. Rozumiecie, pan doktor będzie chodził, pani doktor będzie chodziła, będzie, albo może będzie tylko siedziała, prawda, i to ludzie będą musieli do niej podejść i ona będzie rozwiewała wszystkie wątpliwości. Może będzie telebim, gdzie tam jakieś chorbany i zębale będą gaiły. Ja myślę, że to w ten sposób będzie wyglądało. Ale to jest tylko polskie wykonanie szerszej agendy. Otóż dobry miesiąc temu, może wcześniej, najpierw te informacje słyszałem w radiu pana Szechtera. Wiecie, że wtedy, kiedy jeżdżę samochodem, to wtedy słucham pana Szechtera. No i trafiłem już na audycję, która się rozpoczęła, więc nie pamiętam, na czym oni się opierali. Ale tam była mowa o tym, by uderzyć na wieś, by lokalne autorytety udzielały się przy akcji wyszczepiennej. Że te wszystkie pazury, te wszystkie fircyki od seriali, oni nie są wiarygodni dla ludzi ze wsi. I bardzo dobrze, nie powinni być też wiarygodni do inteligentnych ludzi z miasta. I wymienione autorytety. Księża, są księża, prawda? Od kilku tygodni. Ja coś tam słyszałem, że jakieś namioty stoją przed kościołami. To już jest, prawda? No i myślę, że na tych imprezach, które zorganizują koła gospodyń wiejskich, pojawią się lokalne autorytety. Między innymi wójt, no i osoby, które coś znaczą. Ponadto albo dzień później, albo dzień wcześniej identyczne informacje czytałem na stronach Światowego Forum Ekonomicznego. Ja zrobiłem na ten temat materiał. Otóż tam już mamy więcej informacji. Bardzo prawdopodobne, że ja musiałem radio wcześniej wyłączyć, ewentualnie włączyłem za późno. Tam była również mowa o tym, by lekarze aktywnie wydzwaniali do swoich pacjentów. Mamy to? Mamy to. Czyli mamy już drugi punkt,
No i można powiedzieć, że no nawet trzeci, jeżeli doliczyć te bibki, które niedługo będą się odbywały, tam będą pojawiały się lokalne autorytety, które no wiedzą, że mają zachęcać do szczepień. No i teraz przechodząc do Ochotniczej Straży Pożarnej, otóż w mediach społecznościowych, ale jest też ślad na stronie rządowej, akcja Szczepimy się z Ochotniczą Strażą Pożarną. Ja wam tutaj przeczytam, pokażę wam diagramy, no to troszkę ktoś to nazwał jak MLM, bo mamy stawkę za osoby do wyszczepienia, czy starszą, czy młodszą. Sami zobaczcie. Nic tylko zakładać remizy i wozić ludzi do wyszczepień. Tak jak kiedyś był taki polskojęzyczny vloger z NRD, który też miał ludzi wozić, co prawda busikiem na oddawanie krwi. Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych, OSP, mogą uzyskać środki finansowe za aktywną pomoc w przeprowadzeniu szczepień przeciw COVID-19. Program Szczepimy się z OSP składa się z trzech części. Premia na start 3000 dla jednostki OSP za pomoc w wykonywaniu 50 szczepień pierwszą dawką. Premia za szczepienia OSP 20 lub 40 zł w zależności od wieku zaszczepionej osoby dla OSP za pomoc w zaszczepieniu każdej kolejnej osoby. Konkurs OSP na medal Szczepimy się, ogólnopolski konkurs na 300 najlepszych jednostek OSP według liczby zrealizowanych szczepień. W ramach programu Szczepimy się z OSP jednostka OSP pomaga w wykonaniu szczepienia, jeżeli realizuje minimum jedno z powyższych trzech działań. Jednostka OSP organizuje i przeprowadza transport personelu medycznego wykonującego szczepienie do miejsca zamieszkania pacjenta. Jednostka OSP organizuje i przeprowadza transport pacjenta do punktu szczepień lub innego miejsca wykonywania szczepienia. Szczepienia prowadzone są w tymczasowym punkcie szczepień zorganizowanym i współprowadzonym przez jednostkę OSP. I widzimy piękny diagramik, na którym to wszystko, co przeczytałem, jest rozpisane. Premia za szczepienie OSP. No i mamy jeszcze coś takiego jak konkurs OSP na medal. Jednostki OSP biorące udział w programie Szczepimy się mogą wygrać atrakcyjne nagrody finansowe w całej Polsce. Zostanie wyłonionych ponad 300 laureatów. To też będzie trampolina do wybicia się do lokalnej polityki. Nie czarujmy się, strażacy będą duszeni, by brać w tym udział. Sposób wyłonienia laureatów według liczby punktów za osoby zaszczepione przy pomocy jednostek OSP w ramach programu Szczepimy się z OSP. Punkty będą przyznawane w następujący sposób. 2 punkty za wykonanie szczepienia dla osoby urodzonej przed rokiem 1962. 1 punkt za wykonanie szczepienia dla osoby urodzonej nie wcześniej niż w 1962 roku. Uwaga! Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest zaszczepienie minimum 50 osób pierwszą dawką oraz uzyskanie minimum 100 punktów przez jednostkę OSP. Czas trwania konkursu do 31 października 2021 roku. Ja tutaj chciałem nadmienić, że w tym czasie będzie kulminacja tak zwanej czwartej fali, ponieważ minister o tym mówi już od dobrych kilku tygodni. Wiemy, że akcje wyszczepienne powinny być na kilka tygodni przed sezonem. Tak? Ja tutaj mam oficjalną stronę rządową dotyczącą szczepień na grypę. Również to jest rodzina koronawirusów. No i tam mówią no, to, co właśnie powiedziałem. To, co wy macie w głowie, że powinno się szczepić na kilka tygodni przed sezonem grypowym, tak jak myślę, że tutaj przed tą czwartą falą, by nabrać odporności, ponieważ no, w tym czasie odporność jest mniejsza. Zamiast powiedzieć ludziom zaszczepionym, świeżo zaszczepionym, bądźcie w domu, bo wasza odporność będzie obniżona, no to my tutaj robimy polowania, prawda? Robimy jakieś MLM 20-40 zł. Czas trwania konkursu do 31 października 2021 roku. Oficjalne ogłoszenie wyników nastąpi w listopadzie 2021 roku po przygotowaniu ostatecznego rankingu jednostek OSP przez Centrum E-Zdrowia. No i mamy tabelkę. Pierwsze miejsce, drugie, trzecie, czwarte, piąte, jedenaste, setne, 101, 300. No i co? 1 250 000, 100 000, 25 000 i 1500, 500, 100, 100,
osób. Więc sami widzicie, że bardzo sprytnie to sobie wszystko wymyślili. Myślę, że Klausowi Schwabowi łezka wokół by się zakręciła, jak wspaniale ten, jak wspaniale te wytyczne są realizowane. Jeżeli nie widzieliście tam tego odcinka, to polecam, naprawdę polecam, ponieważ mówi tam się też o tym, jak zachęcać osoby niezdecydowane, jak przeprowadzać je na podstawie procesu zakupu, prawda, że ty coś byś chciał sobie kupić i tutaj jesteś akurat, no zamiast tej rzeczy, którą chcesz sobie kupić, jest szczepionka. Jak przeprowadzać przez poszczególne etapy, by na końcu sfinalizować to wszystko, czyli wiecie, nie? Z igiełką podejść i delikatnie się wsysnąć. Nie wsysnąć, ale wprowadzić. O. Dajcie znać, co na ten temat sądzicie. Jeżeli macie chwilę czasu, zostańcie ze mną, wejdźcie na główną stronę, zobaczcie, czy coś Was nie ominęło z ostatnich filmów. Pamiętajcie też o moim koncie na Twitterze, a także o moim koncie na portalu syp.tv, gdzie są filmy starsze, których na YouTubie i na innych portalach już próżno szukać. Życzę Wam wszystkim miłego dnia, miłego wieczoru i pozdrawiam Was serdecznie.